Brawo, Kosmo! Takie! Brawo, Kosmo! Przed polem zawodnim. Dzisiejsze spotkanie wygrane, można powiedzieć trochę szczęśliwe dla Was, bo pierwszą połowę prowadziliście 1-0, w drugiej udało się wyjść i ciągle no, brakowało tej konsekwencji w obronie. Co można zrobić lepiej, aby faktycznie w tej defensywie no, nie tracić takich bramek? No generalnie proste błędy w defensywie, no, idzie piłka tak naprawdę górna, cięta, która leci przysłowiowe 3 lata. Spada na głowę napastnika, no jest bramka tak naprawdę z niczego, tak? No defensorzy troszeczkę zawalili sytuację tak naprawdę. No co ja mogę powiedzieć, to jest złe ustawienie po prostu, no. Trzeba poradzić nad ustawieniem w defensywie i tyle, no. Pandemia na pewno nie ułatwiła Wam zadania przygotowania się do rundy wiosennej, też ta długa przerwa. No ale jak sobie z tym poradziliście i po prostu utrzymaliście tą formę na wiosnę? Generalnie byliśmy dobrze przygotowani już przed pandemią. Trenowaliśmy cały czas, trener nam nakazał trenować w domu. Każdy jakieś tam brzuszki, pompeczki, nawet biegi, cokolwiek, żeby utrzymać po prostu kondycję fizyczną. No staraliśmy się po prostu, żeby jakoś wyglądało to wszystko, tak? Żeby nikt się nie zalał po prostu, no wiadomo, żeby jakąś formę utrzymać, tak? Jakiś trener przed wiosną przedstawił Wam zadania na wiosnę? Gdzie chcecie się znaleźć tak naprawdę na koniec sezonu? No generalnie nasze cele są zawsze najwyższe. Na początku sezonu chcieliśmy awansować, no wyszło jak wyszło niestety. Ale no teraz chcę udowodnić po prostu, że ta pierwsza runda to był po prostu wypadek przy pracy. Chcemy się odbić od dna. W tym sezonie chcemy powalczyć co najmniej o topową czwórkę. A w przyszłym sezonie na pewno chcemy walczyć o awans do klasy okręgowej. Super, dzięki w takim razie wielkie. No i oczywiście powodzenia w kolejnych meczach. Dziękuję pięknie. Dzisiejsze spotkanie niestety przegrane na inaugurację tej rundy wiosennej opóźnionej. W pierwszej połowie no, brakowało tego wykończenia, tak, żeby zdobyć tę bramkę, aby prowadzić inaczej spotkanie. No, czego by było trzeba więcej, aby faktycznie no, tych bramek zdobywać więcej i prowadzić spokojniej tę grę? W sumie pan powiedział wszystko to, co tutaj się działo. Brakowało szczęścia, tak? W pierwszej połowie, bo bramki, niewykorzystane sytuacje spowodowały to, co później się zadziało. No niestety, w myśl starego powiedzenia, jak się nie strzela, to się niestety mecz przegrywa. No troszeczkę tutaj szczęście pomogło gościom, prawda? Wszystkie 3 bramki praktycznie na... Dwie, można powiedzieć, samobójcze, karny, końcówka meczu. No trudno. Teraz nawiązując do pana pytania, co trzeba więcej. No na pewno, no myślę, że tu motywacji zawodnikom nie brakowało, no ale skuteczność, czy można poprawić skuteczność? Grą, tak. No, myślę, że następne mecze będą lepsze. Ten sezon to sytuację w tabeli mamy, tak jak tutaj kibice wiedzą, bezpieczną, myślę, no ale to różnie z tym może być, tak. Nie mamy żadnego obciążenia, także myślę, że następne mecze powinny pokazać już lepszą grę, tym bardziej, że w sparingach praktycznie wszystkie mecze żeśmy wygrali, 2 remisy i to z drużynami z okręgówki. Między innymi, no. Myślę, że będzie lepiej. No właśnie, pandemia na pewno nie ułatwiła i te całe obostrzenia, które przyciągnęły tą ligę tak naprawdę ponad miesiąc. No właśnie, jak sobie zawodnicy i też prezes tutaj no, radziliście w tej sytuacji, kiedy przez no, miesiąc tak naprawdę nie można było wrócić do rozgrywek? No,
Tu jest praktycznie wszystkie kluby miały podobną sytuację, także to nie tylko my. No, byliśmy w jakimś ciągu treningowym, sparingowym, a później takie niestety praktycznie miesięczne wybicie. Na pewno to w różny sposób na poszczególnych zawodników, można powiedzieć, oddziaływały, bo jedni są z zawodników w większym rytmie takim treningowym, inni w mniejszym. I tutaj widać było na boisku też, że tutaj zawodnicy co do zgrania, co do celności podań. My sobie, no, myślę, że w samej końcówce już, jeżeli chodzi o ten cykl przygotowawczy do startu sezonu, nie było czasu na mecze, na sparingi praktycznie, tak? I to dzisiejszy mecz to był taką wielką niewiadomą, jak my zagramy. No, wyszło jak wyszło. No. Poradziliśmy sobie jakoś, gramy. Najważniejsze, że gramy. No i tu jest, myślę, że wszystkie kluby, że grają, bo do końca się zastanawialiśmy, czy tutaj w ogóle ruszy ten sezon. Ale na szczęście ktoś tam na górze pomyślał i liga, te niższe ligi wystartowały i chwała za to. Z tego miejsca też chciałbym wszystkim i działaczom piłkarskim i tutaj naszej rządzącym podziękować. Dokładnie. Natomiast no to też ważne. Przede wszystkim w Placencji, no, my może nie spodziewaliśmy się do końca, ale naprawdę ładny obiekt. Przede wszystkim dbacie o to miejsce w lesie. Bardzo spokojne miejsce i przede wszystkim no... To znaczy, że jak wygląda współpraca, bo widać, że współpraca z gminą po prostu tutaj ma sens i te pieniądze jakoś się znajdują i uda się to po prostu w tych niższych ligach, no, mieć takie ładne obiekty. No, muszę powiedzieć z tego miejsca, że współpraca z wójtem gminy Łowicz, panem Andrzejem Barylskim, z radnymi, z całą gminą układa się dobrze. Tu poszczególne kluby, czy Zryw Wygoda, czy Olimpia Niedźwiada, Naprzód Jamno, Wiktoria Zabowców pewnie powiedzą to samo. To wszystkie kluby właśnie z naszej gminy i dzięki tutaj dotacjom funkcjonujemy, bo praktycznie ponad 90% naszych tutaj budżetu to pochodzi z dotacji i z tego miejsca chciałbym właśnie tym tu włodarzom naszym samorządowym podziękować serdecznie. Dziękujemy w takim razie oczywiście za te słowa i informacje, jak to wygląda u Was. No i oczywiście życzymy kolejnych zwycięstw i lepszej sytuacji jeszcze przed kolejnym sezonem. No, dziękuję bardzo i myślę, jak następnym razem tutaj telewizja Hat-Trick przyjedzie, to myślę, że będzie lepiej. Dziękuję bardzo.